Nie ma równowagi. Tak, zmian nowych nie ma, lek nie działa, no to nie dajemy, nie? No i tak te leczenie zaprzestali. W ciągu praktycznie niecałego roku czasu, jak jestem bez żadnych leków, bez niczego, to postąpiło to bardzo szybko. Tak. Aha, to nie tego nie właśnie. No, poznaliśmy się to. A to przyjeżdżaliśmy tutaj do tego, czy... do kolegi z klasy, bo tam miał te, wtedy te filmy, kasety. Tak. A my z koleżanką się przechadzałyśmy? No i tak. Zostaliśmy z kolegami, a on jadą chyba nawet jeszcze kumpel mówił, że aha, rozwilitki jadą, nie? Bo to, tak, żeśmy was nazwali, nie? No, tak. Przyjrzeliśmy do tego, co się powtarzam, ale już coraz częściej niby już wymieniać te filmy, a tak w zasadzie to, żeby się spotkać tutaj z Iwoną i tutaj z Dorotą, nie? No a później no to tak... Tak, i to był 30 czerwiec. A, no to ten... Tak, to był 30 czerwiec. Mhm. 90 roku. Tak to się zaczęło. No, ja miałam... 14. No, na 14 urodzinach to byłeś dopiero u mnie we wrześniu, a ja miałam 13 w sumie. Aha, no ja jeszcze... Szmat czasu. Tak, chodziłam do podstawówki, ja pamiętam jak mama przychodziła na zebranie do szkoły, to moja wychowawczyni mówi, oj, mówi do mamy, oj, mówi, Iwonka taka zakochana. No i później było zakończenie 8 klasy. To, ale to tam, ja na tym balu to nie byłem. Było w szkole, no. No. Ale pod salą tak. Pod salą tak. No i tak się tam spotykaliśmy, się tam przerodziło w coś. Już z takiego tam, jakby powiedzieć, kolegowania się. No. Później cię zabrali do wojska. Ja to już... No to tak, to w wojsku to w 92 ja poszedłem. Ja przyjeżdżałam. No, ty się przyjeżdżałaś, ja tak. Przyjeżdżałam. Do ciebie na przepustki. Na przepustki. Znaczy nie na przepustki, ja przyjeżdżałem, a ty z moim bratem też przyjeżdżałeś do tego, do Choszczna, nie? Tak. A raz się minęliśmy przecież, bo nie było telefonów, żeby sobie tam, znaczy telefony były, ale nie komórkowe, co nie, a tu w domu też przecież nie mieliście stacjonarnego. No, to tak było, że ja przyjechałem, a ty pojechałeś do mnie, nie? Ja tutaj do domu wchodzę, no pojechała do ciebie, nie? Mówię, tak się minęliśmy, no ale to nie znaczy się minęliśmy w życiu, tylko po prostu wtedy... W drodze. W drodze, nie? No. A listy niestety nie przychodziły tak tam szybko? No i w ogóle no, kontakt listownie, nie? Tylko bo tak... O, takie pachnące, koperty. Pachnące, tak, to koperteria była taka, no. No, to tak tylko, jak tam chłopaki tam, no nie to, że tam ktoś czytał, tylko po prostu... Dziewczyna. Nawet tak, jak tam kaplan rozdawał listy, to... czyli to takie tam pachnące, nie? Tam, no, to tak. No i tak trwało w 97. No, w końcu ślub. I się pobraliśmy. Wesele mieliśmy tutaj w Ostrowąsie. Też był czerwiec? Tak, 28 czerwca, no także wszystko tak koło czerwca się kręci, tak. Nie? No to ja już myślałam nad tym, działałam w tym kierunku, żeby to tak było. Żeby jak? No żeby to tak było, z taką rocznicę, taką, no. Czerwiec, no. No, za rok przyszła na świat Oliwia. W marcu w 98. Tak. No, to się już też odmieniło w życiu, w sensie pozytywnie, no. To dziecko zawsze, nie, zmienia. Maluszka sobie kupiliśmy pierwszego,
mojego Fiata i podróże maluszkiem. No, a to takie niedalekie, no bo wiadomo, no, samochód, kto zna, to wie, że to na niedalekie podróże, no ale, ale się już tak tam zaczęło, że sobie tam jeździliśmy, nie wiem. No to w 2004 to Majka się urodziła. No. Któregoś roku, teraz nie pamiętam, to pojechaliśmy na taki rajd tutaj organizowany w Aleksandrowie, tak? No i tak się trochę zaraziliśmy tymi rowerkami. Tak, to były tak takie krótkie dystanse. Tak, no. Krótkie dystanse, ale zawsze z rowera widać więcej, nie? Tak. Tam samochodem się zawsze przejedzie. Przychodziła niedziela. Pogoda jest taka, co nie ma wiatru, dobra, to jedziemy, gdzie jedziemy i to tak zawsze, nie? Tak, tak, to sobie tam takie nie za długie trasy robiliśmy rowerkami, to tak się... Wycieczki w góry. A to pierwsza nasza wycieczka to była w 95 roku. To byliśmy jeszcze, to tak się zaczęło, to tak, ja jeździłam na kolonie i to tak, to mi się podobało bardzo, no i pojechaliśmy do Krościenka. Tak, do Krościenka, no, no to też takie dzieciaki roku. W sumie byliśmy. No tak, no. To tam sobie też pochodziliśmy. I to tak zapoczątkowało, przy nie? Kolonie, to tak, Sokolica. No. No i tak się nam spodobało, co później tak kontynuowaliśmy, później Zakopane, Tatry. Wtedy co byliśmy to... Aha, to no, wspinaczka to jakaś tam może nie była, nie? Ale, no tak. Ale po prostu góry zrobiły na nas wrażenie. To ile zrobiliśmy tego jednego dnia? Co pojechaliśmy do Morskiego Oka, z Morskiego Oka oczywiście. Nie doszliśmy do Morskiego Oka, odbiliśmy do Doliny Pięciostawów. Tak, tak. No i to później się okazało, że to 20 kilometrów przeszliśmy po górach, tak, nie? Bo około, no. Tam syn znajomych miał włączone tę... pieszą nawigację taką, nie? No. I się okazało, że my żeśmy zrobili tyle. To wtedy tak już tam poczułaś, że coś po prostu... O, nie mam siły, nie? Nie mam siły. Ja też tak... Płakałam, ale szłam prawie. Wszyscy jesteśmy zmęczeni, no ale mówię, Iwona, aż tak. Nie, po takich kamieniach to mogę. I siedzi, no dam radę, mówię, co jest. Już tak w głowie mi świtało, mówię, kurde, helikopter, mówię, będę wzywał, mówię, czy co? Mówię, no przecież jeszcze kawał do Morskiego Oka, żeby zejść i wrócić, bo przecież też tam samochodem pod same Morskie Oko się nie podjeżdża. Zeszliśmy, już więcej nie idziemy. Nie, no tak. Nigdzie nie idziemy, ale odpoczęliśmy dzień czy dwa. Tak. Idziemy. I wtedy myśliśmy sobie na Giewont. Szósta rano, Giewont. No to dobrze jest, przeszło, kondycja tego dnia była powiedzmy... Siły wróciły. Słabsza, no a później wróciły siły i... Idziemy dalej. No ale później jak już wróciliśmy, to byliśmy w sierpniu, nie? Tak. W sierpniu 2015. No. A ty później mówisz, że... A to tak dopiero tak później się to... Później, nie? Ale że tak coś... A te oko, nie? Tak sobie... No. Tam do okulisty, do... A, wszystko w porządku. Jeden dziwny przypadek. Dziwny przypadek. A gdzie pani pracuje? A no to na kuchni. A no to praca stojąca, to zmęczenie. No to tam później też nie było, że tam coś tam jakieś w kręgosłupie, no ale że ucisk. A no to od pracy głowa na tak opuszczona, bo właśnie z charakteru wykonywanej pracy. No, później dopiero byśmy u tej pani. No, ale jeszcze rowerami też ładnie pojeździliśmy. Jeszcze... Jednego dnia zrobiliśmy jeszcze... 130 km. No, też, ale to było troszkę wcześniej, nie? A wtedy, co jak już coś się działo, to byliśmy chyba w Radziejowie. To już też tak trochę. Ręce tak, no mnie co, tak mówię, znowu się tam święci, nie, że no to tak mówimy, damy sobie trochę spokój już z tymi rowerami, że coś się dzieje, nikt nie wie,
chcą, lekarze nie mają jakby żadnej diagnozy. Dopiero ta pani właśnie z sanatorium pod tężniami, dobrze mówię? Tak, tak. No, pani zrobi rezonans, bo tak coś mi się nie podoba, jak pani w rezonansie wtedy już wyszło, nie? Ale się do pracy przecież chodziłaś. Tak, było dobrze wszystko. Tak, jeszcze pojechaliśmy sobie do Poznania, to też mile wspominamy sobie tam, trochę pozwiedzaliśmy Poznań. Szczególnie podobała nam się jazda tramwajami poznańskimi, bo... No. A później już tak, chyba było Wigilia. No nie, znaczy... później nie poszłaś do pracy, nie? Bo... Dopiero przestałam pracować po nowym roku. Po nowym roku, w 2016 roku, nie? Mhm. No to już tak, nie było, tak. Martwiały ręce i... Już nie było siły. Później jeszcze po rezonansie, no to doktor Maciejek, nie, to spotkałem się w szpitalu i tam jeszcze było badanie tego płynu mózgowego rdzeniowego to w Toruniu, co też już jak, no, potwierdziło i że jest to takie, co nikt z poprzednich lekarzy tak nawet też nie podejrzewał, bo wcześniej by człowiek zadziałał coś jakoś, nie? A jednak, do pracy, bo co tam się nie dzieje, bo Dziwny przypadek, no to... To tak trwało 9 miesięcy. No, 9 miesięcy to tak nie wiemy. Coś się dzieje, a nikt nie powie co. No i tak w pierwszych początkach, no to normalnie tam samodzielność była i ten, a tym bardziej, że akurat złapałaś tą najgorszą postać wtórnie postępującą, gdzie tam nie ma na to leku, no się okazuje, że teraz jest, ale go nie ma, bo jest nierefundowany. No i co, żyjemy, czekamy, zbieramy, może coś się uda poprawić, trzeba wierzyć. Jestem też w domku, pomagam w codziennych czynnościach. Tak. W ubiegłym roku, czyli w 2020, w październiku odszedłem z pracy po prostu, no, żeby być w domu, no, i pomagać, nie? Pomoc się sprowadza do tego, że no, czynności takie jak właśnie pójście do łazienki, poruszanie się już sprawia problem, bo jest to poruszanie się albo się tu po domu to przytrzymasz mnie, albo jest ten tutaj ta podpórka. Wiadomo, no, w łazience też taburecik i poręcze. No tak po prostu to atakuje. Bardzo, bardzo szybko. No bardzo szybko, w ciągu praktycznie niecałego roku czasu, jak jestem bez żadnych leków, bez niczego, to postąpiło to bardzo szybko. Z tygodniem, każdym miesiącem, no widać. Już teraz to nawet dniem. Taki regres, nie? Co już się jakby, że tak powiem, popsuje, już się nie naprawia. Tak, no, popsuje się coraz bardziej. No dlatego teraz to taka walka jest właśnie tak, jak doktor powiedział, że no ja nie mogę przestać chodzić, bo jak już przestanę chodzić, to już nie ma leku, no nie ma niczego. Mam leczona na postać tam taką łagodną. No bo tak na początku to tak, no... Rzutowo-remisyjną. Tak, tak. Jak podjęto leczenie, jak dostała się do programu, tak. No to dostała się ten pierwszy betaferon, interferon beta, no chyba tak, ze zastrzyki. No i to był lek na tą postać rzutowo-remisyjną, gdzie jest rzut, że chory
po prostu... Nawet to takie miało tak, no, porównanie, będąc w szpitalu z innymi. Tak jak opowiadały, że jakby na przykład był rzut, to i tak, no że fatalnie, że tam nie mogły ręką, nogą ruszyć nic, że nawet przez moment traciły wzrok, czy na przykład nie mogły mówić i to wracało. Tak, a u mnie takiego czegoś... W tej postaci właśnie jest tak, jak tu mówisz, a później jest remisja i w zasadzie prawie, że chory wraca do takiego normalnego stanu, aczkolwiek z jakimś tam małym już uszczerbkiem, coś tam zostaje w mózgu, nie? Mhm. Ale później funkcjonują, no przecież ta twoja ciocia tam z Ciechocinka, no to też mówiła, nie? Że ona ma tą rzutowo remisyjną. Już choruje chyba 12 rok czy jakoś. No, w tych rzutowo remisyjnych postaciach, no to jest tak, że po prostu człowiek leży nawet, nie? I, tak. A później jest remisja i wstaje, chodzi, jeździ rowerem. Mhm. A tu cię tak pomału, ale jednak w dół, nie? Tak, tak. Żadne tam takie te wlewy ze sterydów to mi nie pomagały, tylko u mnie działały wręcz przeciwnie. To działało, że jeszcze było gorzej i to takie... Mhm. Tak, no i w ubiegłym roku, w październiku on powiedział, dopiero... że no tak, zmian nowych nie ma, lek nie działa, no to nie dajemy, nie? No i tak te leczenie zaprzestali u właśnie innego pana doktora. To on od razu stwierdził, nie? Tak. Od razu stwierdził, jak już tylko zobaczył, jak idę, to już od razu stwierdził, że to jest i taką trochę właśnie tam nutkę nadziei dał, że jest ten właśnie ten Mazen, ten siponimut. No, że wejdzie do będzie refundowany, że w marcu. Ale nie ma go, nie ma. No później jakaś tam szansa, że będzie we wrześniu. Miał być nawet prędzej, bo w czerwcu, na koniec maja miałam robione badanie te, czy ja ten... Aha, lek, ten genotyp, czy tak, po prostu czy ten lek możesz... bo on już zrobił badania, bo on mówił, że jak się pojawi, żebyśmy już mieli, że możesz go przyjąć, że on nie będzie tam kolidował. Moja wątroba sobie z nim poradzi. Tak, a ty sobie poradzisz, jak się okazuje. No ale nie masz sobie z czym radzić, nie? No, tak, bo tego leku nie ma. I teraz na ostatniej wizycie, gdzie byliśmy w sierpniu, nie? Tak. W sierpniu, co on mówi tak, no cóż mogę wam powiedzieć, no nie ma i nie wejdzie. W tym roku. Nie wejdzie do... To jest jedyny lek na tą postać. Tak. No i czekamy, może coś się... W każdym razie... Powiedział, że no, o tej chemii, nie? O tym wlewie. No bo to było wtedy, nie? Czy decydujemy się na to, no bo lek ten Mazen nie będzie refundowany. Nie wiadomo kiedy i na razie takie wyjście jest. A ty musisz chodzić, nie? Tak. I się zdecydowaliśmy na ten wlew. To było kiedy? To było w wrześniu teraz, nie? Tak, 24 września. 23 chyba nawet. No, pojechaliśmy 23, 24 ci ten dali pierwszą tą dawkę i teraz tam w wypisie masz, że w grudniu 29 jedziesz na tą drugą. Na tą drugą porcję. Dopóki, ale jak się tylko pojawi lek w Stanach Zjednoczonych, lek dostają, już się tym cieszy się jakimś tam sukcesem. W Unii Europejskiej też, no tylko niestety w Polsce jeszcze nie. Tam poprzez znajomego córkę. Żeśmy się zapisali, jak to tak można powiedzieć, do Fundacji Się Pomaga. No i tam mamy zorganizowaną zbiórkę właśnie na to leczenie, na tą kurację. I zbiórka już wystartowała. No i zbieramy na taką 7-miesięczną kurację tym lekiem. Czyli no, potrzebujemy zebrać 70 tysięcy złotych. No, gdy ruszyła zbiórka, to... Ta kwota i uzbieranie tej kwoty to było dla nas jakąś taką może nie fikcją, ale no takim trochę kosmosem. A po odzewie ludzi, często nieznanych osób, którzy no, przekazują różne, przeróżne kwoty, ale to nieważne, to człowiek. Tak wierzymy, że to się da zrealizować, uzbierać tą kwotę i wtedy będziemy mogli kupić ten lek
nikt nie wywiera żadnego tam nacisku na nikogo, ale i tak spotkaliśmy się z dużą życzliwością wszystkich tutaj, tych, którzy nas tam otaczają i rodzinę bliższą, dalszą. Kwoty pojawiające się na koncie zbiórki. O. No bardzo mile zaskakują. No, dziękujemy bardzo wszystkim za okazane za serce. Za każdą jedną, każdy tam SMS, każdą jedną formę pomocy. To już nie mówię tylko, że jaką finansową, bo i była w szkole też, tam dzieci przynosiły jakieś tam ciasta, różne jakieś tam rzeczy na loterię, na takie tam też licytacje i każdy się jakoś tam przykłada, że no, ta mobilizacja nas bardzo mile zaskoczyła, no i jesteśmy wzruszeni i mile. Bardzo dziękujemy za okazane serca.